Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Wczoraj był update, czy też może dzisiaj w nocy, który wprowadzili nowego dinozaura. Jest to Parasaur, czyli taki dinozaur roślinożerny. On jest, powiedzmy, takim odpowiednikiem troszkę może brontozaura. Wielkością przypomina spinozaura. W sumie wygląda jak koń. I dzisiaj sobie go oswoimy. Zobaczcie, już tutaj ich jest dużo na mapie, ale niestety nie ma tam, gdzie bym chciał. One się bardzo dużo występują w bardzo dużych gromadach. Tak, zazwyczaj widać ich właśnie po dwa. Zobaczcie, tutaj będzie walka ze spinozaurem. One są chyba na 35 level, jeżeli chodzi o siodło. Dzisiaj oswoimy sobie jakiegoś takiego na 20 levelu. To powinno zająć około. Powinno zająć około 3 godzin. I zobaczcie tutaj taką walkę. Nie wiem w sumie do czego one służą. Może do zbierania drewna, ale zobaczcie, że on jakoś tutaj sobie radzi. On jest moim zdaniem w miarę będzie silny. Skoro 40 level zadał 12 levelowi T-Rexa jakieś tam obrażenia takie, że zobaczcie, ten T-Rex ma plamy. Nawet jeżeli wygra, bo może widzę, że może wygrać. No to będzie oznaczało, że jest całkiem przydatną maszyną. Na niego też można budować platformę, ale my dzisiaj nie będziemy robić platformy. My się skupimy na platformie na Plesiozaura, która powinna być w następnym odcinku, bo chciałbym, żeby ten odcinek z tym parazaurem był lepszy. Niestety szukamy lepszego respa, bo ta miejscówka jest beznadziejna do oswajania. Ja bym jednocześnie chciał robić i oswajać i oswajać i robić coś innego, na przykład jakiś narkotyk chociażby. Co tutaj jest, coś w tej bazie? Wątpię, żeby coś było. Bo to nie jest w sumie baza. Ale czasami ludzie, wiecie, tak zostawiają. Nie wiem czemu, ale może po prostu z pośpiechu. No i przy moich bazach niestety nie ma tych paracerów. Ale są, często występują, bo już minęło troszkę od update'u. Widać, że ludzie wybili respy, więc one się porespiły. Najlepiej, żeby był tam na tej mojej wysepce, ale póki co go nie ma, więc troszeczkę szkoda. Zobaczymy, do czego on służy, zobaczymy, na niego zrobimy siodło. Platformę sobie teraz daruję, bo wiecie co, ciągle wydaje ten metal, który po prostu się marnuje, bo te platformy nie widzę kompletnie zastosowania tych platform, jeżeli nie mamy jakiegoś tam tego konia służącego do po prostu jakiejś tam wojny, jakiejś bitwy. Także sobie póki co tutaj nie będziemy tego budować. Będzie platforma na Bronto, którą budowałem na Life'ie i na Pleziozaurze. Dobra, zaraz do was wracam. Postaram się znaleźć go jakoś blisko mojej bazy. Słuchajcie, znalazłem jednego kompletnie przypadkowo w tak dziwnym miejscu. Myślę, że to jest błąd gry i oswoimy go. 28 level, więc może być jeszcze, powiedzmy. No zobaczcie, gdzie on jest. Po prostu idealna miejscówka na oswajanie. Chyba nie wiem, czy jest jakakolwiek lepsza miejscowa. Dlatego ja go tutaj oswoję. Zobaczymy w ogóle, jak on reaguje na ataki. Czy on będzie uciekał, czy on będzie się ze mną bił. Znaczy, raczej uciekał nie będzie, skoro z tamtym T-Rexem walczył. Zobaczymy, ile będę potrzebował strzał na niego. Jeżeli tak jak na brontozaura, to troszkę pewnie więcej niż normalnie. Na razie zaparkuję tego ptaszora tutaj i spróbujemy go uśpić. Niestety on, oswojenie go wymaga kibelsów Paciego, czyli no, póki co najrzadsze, bo ja mam tylko trzy jajka Paciego, czyli tego Al Pacino. A na 120 oswojenie takiego gostka to by było 120 jajek, tak w jakimś tam kalkulatorze już jest napisane, nie wiem na ile to prawda, na ile nieprawda, ale podobno 50 na 36 level, więc no trochę ciężko. Dobra, zobaczcie, jest taki całkiem fajny, myślę, że możemy zacząć go tutaj oswajać. On mi pewnie, jeżeli jest szybki, to prawdopodobnie może mu się udać, że mnie walnie z tej głowy, z tych kopyt. I ja po prostu polecę do wody. Zobaczymy. Może jednak pójdzie troszkę łatwiej, troszkę lepiej. Więc może zaczniemy z dystansu jakiegoś. I będziemy lecieć strzały. O kurde. Jest szybszy od Bronto.
Mam jakiś problem z bieganiem w ogóle. O kurde, nie trafiłem. I teraz dostanę. Dobra, pięknie. O kurde, teraz mnie uderzył. Pamiętajcie, że strzelamy raz na 4-5 sekund prosto w głowę. Tak najlepiej jest, idzie oswajanie. Dobra, mamy laga. Po schodach sobie idę. Jezu, jak się to wkurza w tej grze, to jest beznadziejne po prostu. No i gdzie on się tutaj obudzi? Dobra, jest. O kurde, zablokowałem się. Ale on też. Dobra, jeszcze tutaj dildo. Spoko, że nic nie widzę. On jakoś tak podejmuje te ataki i atakuje mnie, ale nie trafia. Kurde, i dobra, myślałem, że już spadnę. Szkoda, że nie widzę, co tam się dzieje za mną. O, dobra. Uśpiliśmy go, zobaczmy, jakie statystyki ma taki level. Będziemy go oswajać na Mayoberis najlepiej. Można też oczywiście używać tych roślinek, które się robi w ogródkach, ale nie opłaca się, bo po prostu nie przyspiesza oswajania, tylko po prostu będziemy musieli użyć ich mniej niż Mayoberis, tak? Więc na przykład zamiast 100 Mayoberis będzie trzeba użyć 50 tych longgrassów, ale oswajanie będzie trwało tyle samo, więc zastanówcie się, co wam warto. Zobaczcie, on ma bardzo dużo życia, więc na takim wysokim levelu jakby oswoić, to myślę, że jest no, taki wytrzymały. Fajnie może zrobić taką rzeczywiście porządną bazę na nim. I on mógłby się bronić, tak mi się wydaje. Stamina 360, tutaj food, weight, mili. Także będziemy go dzisiaj oswajać. Ja zaraz idę tutaj pozbierać jakiś mayoberries dla niego. Zobaczymy, ile czasu. No. Jest godzina 10:33, więc zobaczymy. No, pewnie dopiero o 14 się oswoi. Mam nadzieję, że w tym czasie uda mi się dużo rzeczy zrobić. On ma torpora całkiem sporo, ale też widzę, że całkiem szybko mu spada. Tutaj to jedzenie jest ok. Także ryby. Słuchajcie, akurat potrzebuję trochę mięsa i tutaj mamy konia. To jest chyba setny level, albo gdzieś tutaj był gdzieś setny. Tu jest 28. Zobaczymy, jak one walczą. Zobaczymy, czy dają prime meata. Czy warto w ogóle je zabijać. Gdzieś na pewno był w okolicy setny. Wow, dużo tego prime'a. Ale jakoś nie mogę go tutaj dokończyć jeść. Więc jakiś... Kurde, ale pięknie, zobaczcie, aż 5 prime'a. To jest naprawdę dobry wynik. Porównywalnie możemy zobaczyć brontozaura. Zobaczymy, ile będzie. No wiadomo, tutaj to jest, ta liczba jest losowa. Czasami z brontozaurów, jak ten karno bije, to nawet 7 wypadnie. To zależy od tego, ile mamy mili damage, znaczy nasz dinozaur ile ma. Zobaczmy sobie na przykład teraz ten bronto. No 2, prawda? Ale tutaj już ten może dać nam więcej. No, ten paracer to jest w zasadzie ssak, więc ogromny, więc rzeczywiście tego prima może dawać więcej niż przeciętne. O, tam coś jest, tam jest jakiś koń, może tamten jest na tym setnym. Tutaj możemy sobie dobić tego Rexa. O, ten karno, wiecie co, ten karno to jest po prostu potęga. Już jeszcze jeżeli chodzi o zbieranie prime meata, to on po prostu tego tyle zgarnia, że oswajanie z nim to w ogóle nie jest problem. Chodźcie, zobaczymy tego konia na setnym. A ile to jest ten konik? Ale chyba tak. Zobaczcie, dużo tutaj tych bronto. Jest setny. Fajnie by było też takiego oswoić, no ale... Tyle samo trwa oswajanie mniej więcej co brontozaur, także tutaj te statystyki mają dość podobne. Zobaczmy, jakie w ogóle mają ataki.
trochę tak jak mamut atakuje, dość podobnie. Także tutaj nic specjalnego, możemy go sobie dobić. Ale statystyki chyba ma większe, chyba ma troszkę więcej życia, chociaż tutaj jest to porównywalne. Dobra, wiecie co, minęła już prawie godzina, więc ja sobie tylko tam dokończę moje rzeczy. Po prostu ustawiam dinozaury w bazie, muszę też je dokarmić, bo tam jeden na przykład dildo zdechł prawie, także no, muszę się tym zająć, ryby. Dobra, słuchajcie, minęło 3,5 godziny w zasadzie, niedługo, no jeszcze pewnie z pół godzinki, coś takiego, 20 minut, musi poleżeć tutaj, ale chciałem wam pokazać, zobaczcie, jaki on jest cholernie smutny, on jest taki smutny, że aż mi przykro, że go oswajam. No ma taką minkę, tylko tutaj coś zje, czasami przekąsi i oczka takie zamulone, strasznie. Tak w ogóle tutaj przed chwilą był jeszcze zrespiony też na 80 levelu, ale on chyba spadł, czekajcie. W ogóle ich jest bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że jest ich więcej niż brontozaurów. Ja tak jak wam mówiłem już w jakimś jednym z odcinków, że żółw niestety, który tutaj tankował bossa Brutmother, to niestety z nim coś się stało, z tym żółwiem, nie przeżył, mimo że miał 15 życia, nie wiem właśnie dlaczego, miał jakieś tam jedzenie, na pewno nie z głodu. Chyba że ja go zostawiłem niechcący na pasyw, ale to wtedy te jaszczurki musiałyby go bić tyle czasu, że masakra. I ja przez te 3,5 godziny zrobiłem w zasadzie niewiele, ale zrobiłem ogromne porządki. Nie miałem pojęcia, że to zajmie aż tyle czasu, po prostu nie robiłem nic więcej, tylko układałem dinozaury, zrobiłem 1500 narkotyku i nakarmiłem dinozaury i to wszystko w zasadzie. I przed chwilą trochę metalu wydobyłem, ale nie dużo, bo jakieś tam 500, coś takiego. To 500 metalu to się wydobywa w miarę szybko. Więc zobaczcie, jak tutaj wszystko fajnie jest, elegancko poukładane. Także tu jest po prostu pięknie. Poukładałem też te dinozaury, które udało mi się przejąć, czyli jakieś tam triceratopsy, tutaj tego jednego stegozaura, brontozaury fajnie tutaj są wystawione i krokodyle. Krokodyle tutaj dalej odsunąłem ze względu na to, że jak... Właśnie to jest fajna sprawa, że jeżeli moje wodne dinozaury, znaczy moje wodne zwierzęta, tak to powiedzmy sobie, zostają atakowane, to na przykład taki bronto czy taki T-Rex nie pójdą atakować ich do wody, ale na przykład krokodyl czy spinozaur już pójdzie, także one reagują na to, więc one się strasznie tutaj przemieszczają i tak nie mogą nic pomóc, dlatego one teraz będą dalej, więc nie będą reagowały na to, jak inne wodne dino zostaną atakowane, także tu jest spoko. Mam troszkę więcej raptorów, jak widzicie, tu jest 6. W tamtej drugiej bazie jest bodajże 8. Tutaj są oczywiście argentywy, także tutaj normalnie. No i tutaj troszkę pozmieniałem, wystawiłem po prostu im tyłki. Może to nie fajnie trochę wygląda, bo jakby ktoś podchodził i wiadomo o co chodzi. Ale jest porządek i można spokojnie sobie jajka zbierać. Od razu widać, czy jajko jest, czy nie ma. Tu jest jeden paczek, który został. Tam jest coś jeszcze, czego wam nie mogę pokazać. Tajemnica, zobaczycie w następnym odcinku prawdopodobnie. Zaraz wam pokażę drugą bazę i zobaczymy, później już powinny się oswoić inne dino. No więc zobaczcie, jak tutaj wszystko też fajnie, ładnie poukładałem. Tu są, no, zbugowane jeszcze. Tu są T-Rexy i zobaczcie, że przed chwilą było jajko i tego jajka już nie ma. Ponieważ jak postawimy dinozaury na sufitach, no to one niestety się bugują, jajka spadają z tych sufitów, nie zawsze, ale najczęściej. I do tego właśnie dino się bugują, także nie będą mogły chodzić, więc ja tu już zostawiłem tylko te, powiedzmy, trochę mniej levelowe, bo one nie mają setki, ale niektóre są pod setkę, inne pod 50 mniej więcej. Zobaczcie tutaj na mamuty. Mamutami akurat z czegoś takiego można wyjść, dlatego nie wiem, od czego to jest zależne. I tutaj są kozaki największe, czyli... Czekajcie, ten tutus to jest nazwa jednej z osób, nie, córki osób, które dały donate'a i on jest, zobaczcie, już tutaj całkiem wykoksowany, 1300-1400, więc on już jest dużo silniejszy niż tamten mój, nie alfa, tylko ten albinos T-Rex.
Tutaj mamy Spinozaura, który jest już naprawdę chyba najsilniejszy. Chyba najsilniejszy mniej więcej, bo jak tutaj jakaś Argentiva zaatakuje, to zawsze Spino ma killa. I no i tutaj jest Rex na 182. Więc jemu jeszcze troszeczkę tutaj widzę brakuje, ale on tutaj też równa i zaraz pokażę wam porządki w bazie. Bo tam też jest wszystko fajnie już zrobione, jest tam też postawiony ten feeding trout, bo musiałem nakarmić prawie, wiecie co, jeszcze ze 2 dni, gdybym nie karmił, to na przykład skorpiony to by chyba wszystkie zdechły. Czekajcie, tutaj możemy sobie wlecieć przez ptaszarnię. Możemy sobie tu fajnie go zostawić. Czekajcie, dam mu trochę rzeczy, bo jeszcze na Argentiwie jest troszkę rzeczy do przeniesienia. Weźmy sobie ten metal, albo wiecie co, nie. Weźmy sobie po prostu kamień. I pokażę wam, jak jest w środku. Ja zaraz jeszcze będę musiał przetopić ten metal, więc akurat zdążę na wybudzenie tego paracera. I tutaj zmieniłem po prostu jakby wystrój dinozaurów. Są fajnie wszystkie poukładane. One już widzę, że niektóre zaczęły znosić jajka, więc może tutaj coś się poprawiło. Nie wiem, czy to jest zależne, czy nie, jak one stoją. Ale tutaj czasami są te jajka. Poza tym dużo jajek też spada przez te sufity, no bo to nie są nawet fundamenty, tylko właśnie sufity. I ja do was wracam już za niedługo, jak zrobimy, jak będziemy mogli zrobić, oswoić już tego paracera. Dobra, słuchajcie, teraz zrobimy jeszcze siodło sobie, bo on już się tam oswoił, ale zapomniałem o siodle. I tutaj mamy paracer. Można też zrobić platformę, ale platformę sobie darujemy. Potrzebuję 110 fibera i 10 metalu. Pytanie, czy jest metal w bazie. O, dobra, jest. To 10... Dobra, niech będzie te 15 i 110 fibera. Też jest. Dobra, super. Zrobimy sobie siodło. Jest bodajże na 35 level. Także mały w sumie jest potrzebny. Zobaczymy, co w ogóle ten paracer potrafi. Na pewno nie zbiera lepiej drewna niż mamut, chociażby dlatego, że ma mniejszy level. Więc nie wiem, nie wiem, do czego on służy. To, nie wiem, może po prostu taki słabszy brontozaur, może coś w tym stylu. Dobra, mamy siodło. Więc sobie teraz chyba tam pobiegnę z buta, bo myślę, że on jest wolny i będzie się bugował na nim DOD. Poza tym jeszcze mgła jest, także za chwilkę już do was wracam na osiodłanym. Już jesteśmy. Zobaczcie, jak on wygląda. 33 level, czyli dostał 5 leveli, więc ładnie, całkiem oswojony. Tym bardziej, że nie było kibelsów, także tutaj jest całkiem spoko. Co tu się dzieje? Myślałem, że kurki, czyli Dodo się jakoś oburzyły i zaczęły atakować parazaura. Dobra, mamy siodło, on tutaj w sumie ma jedzenie. Statystyki 2000. Nie wiem, czego mogliśmy się tutaj ewentualnie spodziewać. On wygląda naprawdę jak taki po prostu duży koń. Tylko, że smutny. Smutny duży koń. Trochę jak mrówkojad też ma ten pysk. Tak on biega na przyspieszonym. Czekajcie. Tak, widzicie, on zbiera jagódki. Nie wiem jeszcze na jakim poziomie. Jest szybszy niż brontozaur i troszeczkę się może fajniej na nim jeździ. Ale też jest dość spory. Myślę, że ta platforma na niego jest mniejsza dużo niż chociażby ta platforma na brontozaura. Zobaczymy, jak on zbiera zaraz drewno, zobaczymy, jak on walczy z czymś. Tylko zobaczcie, no stamina się szybko kończy. Mam nadzieję, że też się równie szybko będzie uzupełniać, a raczej szybciej. Jakaś baza powstała. Stamina wolno w sumie rośnie. Ale nie najgorzej, nie najgorzej. Zobaczymy dopiero na łące, jak on zbiera tak naprawdę te jagody. Czy podobnie jak Bronto, czy nie? Nie będę zbierał tutaj z tych krzaków, tylko z tych normalnych. Wygląda, zobaczcie, no, mi się podoba. Można go pomalować przecież na czerwono. W ogóle, albo na czarno takiego Mustanga zrobić fajnego. Czy tylko mi się wydaje, że on jak koń wygląda? Chyba nie. Kurczę, a wiecie, co mogliby zrobić w sumie takie, jak robią wilki, robią jelenie, znaczy wilkora, nie wilki,
to mogliby też zrobić takiego konia jakiegoś, ale to fajne by było, bo byłby prawdopodobnie najszybszy, bo konie są jednak szybkie. No chociaż Gepard też jest szybki, a szablozębny tutaj nie jest jakiś bardzo szybki. Dobra, mamy też tutaj już jakieś drzewa, więc może na tych drzewach sprawdźmy. Bo nie wiem do czego. Czekajcie, tutaj chyba przez tą skałę on nie uderzy. Nie wiem, w zasadzie nie jest napisane na Wikipedii, do czego on służy. Może po prostu do bycia. Ciężko stwierdzić. Ale wydaje mi się, że nie służy na pewno do zbierania drewna. Nie wiem jak z tym taczem, czy... Nie, no to jest chyba mało, tylko że on ma tylko 200 damage'a. No zastanawiam się jakby było, gdyby miał 1000. Może za kilka dni on się podleveluje, sam przecież leveluje, więc zobaczymy. Także tutaj to akurat słabo zbiera. Zobaczmy tutaj zaraz jak stamina się uzupełni, to spróbujemy tego z tego zabić. Zobaczcie jaki on ma level. Będziemy wiedzieć mniej więcej ile... Kurde, no tak nie zobaczę. Będziemy wiedzieć mniej więcej ile on ma życia. 28, czyli tak mniej więcej średnio. Zobaczymy, jak długo będzie go bić. Tylko no, zwróćmy uwagę, że tylko 200% jest damage'a, nie? Także jest to cienias. Może on, wiecie co, może on ma na przykład służyć jako tank, skoro ma dużo tego życia. I zobaczcie, że on jak atakuje, to też odpycha, co nie? Więc. W sumie jak na takiego, co ma 200% mili, to całkiem szybko go zabił. Zobaczmy, ile dostanie w procent. Tylko 21. Tylko 21, to jest raczej tak niedużo. Życia pewnie dużo mu się dodaje. Na Wikipedii możecie sprawdzić wszystkie statystyki, jakie on dostaje po levelowaniu. Także ja ogólnie cały czas korzystam z Wikipedii, tej arkowej, jeżeli szukam jakiejś informacji, więc wy też możecie. Pamiętajcie, żeby najpierw użyć Google'a, a później jakieś tam komentarze pisać do mnie. Typu, na który level siodło, bo wiecie, no. Ja chciałbym odpowiadać na takie pytania, tylko że trochę może lepsze. Dobra, jeszcze czekajcie, zostało nam sprawdzenie, jak zbiera jagody. No ale ta stamina niestety tak słabo. Nie podoba mi się to za bardzo. Która godzina? Słuchajcie, ile trwało czasu oswajanie? Około 4 godziny. Około 4, może troszeczkę mniej. Tak 3:40, coś takiego. Dobra, tu jest taka dobra łąka do zbierania. Jedna z lepszych w grze. Biorąc pod uwagę, że mamut jest na level bodajże 45, Bronto jest na 55. I biorąc też pod uwagę to, że on ma tylko 200%, to on jest zajebisty dla małych leveli, czyli taki 35 level. To jeżeli potrzebujecie jagód, to myślę, że on jest taką dobrą fabryką do zbierania tego na niższych levelach. I myślę, że on do tego właśnie ma służyć. Ewentualnie do PvP jakiegoś jako tank, można zrobić na nim platformę. Można zrobić na nim te działka, te balisty, które widzieliście w poprzednim odcinku. Można też automatyczne turety chyba postawić, więc no tutaj są jakieś możliwości. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Skomentujcie. Czekam na imiona, czekam na nazwy dla naszego nowego przyjaciela, smutnego. Może Kłapouchy? Co sądzicie o Kłapouchym? Chyba trochę pasuje, nie? Kłapouchy też taki smutny był. Co prawda... Śmiesznie macha tą głową. Ale wydaje mi się, że Kłapouchy byłby dobrą nazwą. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku będzie albo znowu nowe dino,
Albo platforma na pleziozaura. Platforma na plezio już jest nagrana, tylko że nie wiem, czy ją wrzucę, bo wolałbym wrzucić coś, co jest świeże, najnowsze po update'cie, niż to. Jeszcze powiem wam, co wprowadzili ostatnio, czy dzisiaj, wczoraj. Jak mamy tego domofona Dima Frodona, tego małego latającego, to teraz możemy nim rzucić i on zaatakuje wtedy wybranego przeciwnika, na którego go rzucimy. Także ja nie mam tego Dima Frodona, jakoś mi się nie chce ich oswajać. Więc to jest z newsów update'owych, a reszta to były po prostu poprawki. No i w najbliższych odcinkach zobaczycie wilkora, łosia, wielką żabę, która robi cementing paste, co jest zajebiste. I chyba coś tam jeszcze. I możliwe, że niedługo będzie ten King Kong, czyli nie wiem, czy to będzie boss, czy taki bardziej alfa, ale chyba to będzie jednak coś w stylu Brood Madera. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć! Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Wczoraj był update, czy też może dzisiaj w nocy, który wprowadzili nowego dinozaura. Jest to Paracer, czyli taki dinozaur roślinożerny. On jest, powiedzmy, takim odpowiednikiem troszkę może brontozaura. Wielkością przypomina spinozaura. W sumie wygląda jak koń. I dzisiaj sobie go oswoimy. Zobaczcie, już tutaj ich jest dużo na mapie, ale niestety nie ma tam, gdzie bym chciał. One się bardzo dużo występują w bardzo dużych gromadach. Tak zazwyczaj widać ich właśnie po dwa. Zobaczcie, tutaj będzie walka ze spinozaurem. One są chyba na 35 level, jeżeli chodzi o siodło. Dzisiaj oswoimy sobie jakiegoś takiego na 20 levelu. To powinno zająć około. To powinno zająć około 3 godzin. I zobaczcie tutaj taką walkę. Nie wiem w sumie, do czego one służą. Może do zbierania drewna. Ale zobaczcie, że on jakoś tutaj sobie radzi. On jest, moim zdaniem, w miarę będzie silny. Skoro 40 level zadał 12 levelowi T-Rexa jakieś tam obrażenia takie, że zobaczcie, ten T-Rex ma plamy. Nawet jeżeli wygra, bo może widzę, że może wygrać, no to będzie oznaczało, że jest całkiem przydatną maszyną. Na niego też można budować platformę, ale my dzisiaj nie będziemy robić platformy. My się skupimy na platformie na pleziozaura, która powinna być w następnym odcinku, bo chciałbym, żeby ten odcinek z tym parazaurem był lepszy. Niestety szukamy lepszego respa, bo ta miejscówka jest beznadziejna do oswajania. Ja bym jednocześnie chciał robić i oswajać i robić coś innego, na przykład jakiś narkotyk chociażby. Co tutaj jest coś w tej bazie? Wątpię, żeby coś było. Bo to nie jest w sumie baza. Ale czasami ludzie, wiecie, tak zostawiają. Nie wiem czemu, ale może po prostu z pośpiechu. No i przy moich bazach niestety nie ma tych paracerów. Ale są, często występują, bo już minęło troszkę od update'u. Widać, że ludzie wybili respy, więc one się porespiły. Najlepiej, żeby był tam na tej mojej wysepce, ale póki co go nie ma. Więc troszeczkę szkoda. Zobaczymy, do czego on służy, zobaczymy, na niego zrobimy siodło. Platformę sobie teraz daruję, bo wiecie co, ciągle wydaje ten metal, który po prostu się marnuje, bo te platformy nie widzę kompletnie zastosowania tych platform, jeżeli nie mamy jakiegoś tam tego konia służącego do po prostu jakiejś tam wojny, jakiejś bitwy. Także sobie póki co tutaj nie będziemy tego budować. Będzie platforma na bronto, którą budowałem na life'ie i na pleziozaurze. Dobra, zaraz do Was wracam. Postaram się znaleźć go jakoś blisko mojej bazy. Słuchajcie, znalazłem jednego kompletnie przypadkowo w tak dziwnym miejscu. Myślę, że to jest błąd gry i oswoimy go. 28 level, więc może być jeszcze, powiedzmy. No zobaczcie, gdzie on jest. Po prostu idealna miejscówka na oswajanie. Chyba nie wiem, czy jest jakakolwiek lepsza miejscówka. Dlatego ja go tutaj oswoję. Zobaczymy w ogóle, jak on reaguje na ataki. Czy on będzie uciekał, czy on będzie się ze mną bił. Znaczy, raczej uciekał nie będzie, skoro z tamtym T-Rexem walczył. Zobaczymy, ile będę potrzebował strzał na niego. Jeżeli tak jak na brontozaura, to troszkę pewnie więcej niż normalnie.
Na razie zaparkuję tego ptaszora tutaj i spróbujemy go uśpić. Niestety on, oswojenie go wymaga kibelsów Paciego, czyli no, póki co najrzadsze, bo ja mam tylko trzy jajka Paciego, czyli tego Al Pacino. A na 120 oswojenie takiego gostka to by było 120 jajek, tak w jakimś tam kalkulatorze już jest napisane, nie wiem na ile to prawda, na ile nieprawda, ale podobno 50, na przykład krokodyl czy spinozaur już pójdzie, także one reagują na to, więc one się strasznie tutaj przemieszczają i tak nie mogą nic pomóc, dlatego one teraz będą dalej, więc nie będą reagowały na to, jak inne wodne dino zostaną atakowane, także tu jest spoko. Mam troszkę więcej raptorów, jak widzicie, tu jest 6. W tamtej drugiej bazie jest bodajże 8. Tutaj są oczywiście argentywy, także tutaj normalnie. No i tutaj troszkę pozmieniałem, wystawiłem po prostu im tyłki. Może to nie fajnie trochę wygląda, bo jakby ktoś podchodził i wiadomo o co chodzi. Ale jest porządek i można spokojnie sobie jajka zbierać. Od razu widać, czy jajko jest, czy nie ma. Tu jest jeden pacik, który został. Tam jest coś jeszcze, czego wam nie mogę pokazać. Tajemnica. Zobaczycie w następnym odcinku prawdopodobnie. Zaraz wam pokażę drugą bazę i zobaczymy. Później już powinny się oswoić inne dino. No więc zobaczcie, jak tutaj wszystko też fajnie, ładnie poukładałem. Tu są no, zbugowane jeszcze. Tu są T-Rexy i zobaczcie, że przed chwilą było jajko i tego jajka już nie ma. Ponieważ jak postawimy dinozaury na sufitach, no to one niestety się bugują. Jajka spadają z tych sufitów. Nie zawsze, ale najczęściej. I do tego właśnie dino się bugują, także nie będą mogły chodzić. Więc ja tu już zostawiłem tylko te, powiedzmy, trochę mniej levelowe, bo one nie mają setki, ale niektóre są pod setkę, inne pod 50 mniej więcej. Zobaczcie tutaj na mamuty. Mamutami akurat z czegoś takiego można wyjść, dlatego nie wiem, od czego to jest zależne. I tutaj są kozaki największe, czyli czekajcie, ten tutus to jest nazwa jednej z osób, córki osób, które dały donate'a. I on jest, zobaczcie, już tutaj całkiem wykoksowany, 1300-5400, więc on już jest dużo silniejszy niż tamten mój, nie alfa, tylko ten albinos T-Rex. Tutaj mamy spinozaura, który jest już naprawdę chyba najsilniejszy. Chyba najsilniejszy mniej więcej, bo jak tutaj jakaś argentiva zaatakuje, to zawsze spino ma killa. No i tutaj jest Rex na 182. Więc jemu jeszcze troszeczkę tutaj widzę brakuje, ale on tutaj też równa i zaraz pokażę wam porządki w bazie. Bo tam też jest wszystko fajnie już zrobione, jest tam też postawiony ten feeding trout, bo musiałem nakarmić. Prawie wiecie co, jeszcze ze 2 dni, gdybym nie karmił, to na przykład skorpiony to by chyba wszystkie zdechły. Czekajcie, tutaj możemy sobie wlecieć przez ptaszarnię. Możemy sobie tu fajnie go zostawić. Czekajcie, dam mu trochę rzeczy, bo jeszcze na Argentivie jest troszkę rzeczy do przeniesienia. Weźmy sobie ten metal, albo wiecie co, nie. Weźmy sobie po prostu kamień. I pokażę wam, jak jest w środku. Ja zaraz jeszcze będę musiał przetopić ten metal, więc akurat zdążę na wybudzenie tego paracera. I tutaj zmieniłem po prostu jakby wystrój dinozaurów. Są fajnie wszystkie poukładane. One już widzę, że niektóre zaczęły znosić jajka, więc może tutaj coś się poprawiło. Nie wiem, czy to jest zależne, czy nie, jak one stoją. Ale tutaj czasami są te jajka. Poza tym dużo jajek też spada przez te sufity, no bo to nie są nawet fundamenty, tylko właśnie sufity. I ja do was wracam już za niedługo, jak zrobimy, jak będziemy mogli zrobić, oswoić już tego paracera. Dobra, słuchajcie, teraz zrobimy jeszcze siodło sobie, bo on już się tam oswoił, ale zapomniałem o siodle. I tutaj mamy paracer. Można też zrobić platformę, ale platformę sobie darujemy. Potrzebuję 110 fibera i 10 metalu. Pytanie, czy jest metal w bazie. O, dobra, jest. To 10, dobra, niech będzie te 15 i 110 fibera. Też jest, dobra, super. Zrobimy na 36 level, więc no trochę ciężko. Dobra, zobaczcie, jest taki całkiem fajny, myślę, że możemy zacząć go tutaj oswajać. On mi pewnie
Jeżeli jest szybki, to prawdopodobnie może mu się udać, że mnie walnie z tej głowy, z tych kopyt i ja po prostu polecę do wody. Zobaczymy. Może jednak pójdzie troszkę łatwiej, troszkę lepiej. Więc może zaczniemy z dystansu jakiegoś. I będziemy liczyć strzały. O kurde. Jest szybszy od Bronto. Mam jakiś problem z bieganiem w ogóle. O kurde, nie trafiłem. I teraz dostanę. Dobra, pięknie. O kurde, teraz mnie uderzył. Pamiętajcie, że strzelamy raz na 4-5 sekund prosto w głowę. Tak najlepiej jest, idzie oswajanie. Dobra, mamy laga. Po schodach sobie idę. Jezu, jak się to wkurza w tej grze, to jest beznadziejne po prostu. No i gdzie on się tutaj obudzi? Dobra, jest. O kurde, zablokowałem się. Ale on też. Dobra, jeszcze tutaj dildo. Spoko, że nic nie widzę. On jakoś tak podejmuje te ataki i atakuje mnie, ale nie trafia. Kurde i dobra, myślałem, że już spadnę. Szkoda, że nie widzę, co tam się dzieje za mną. O, dobra. Uśpiliśmy go, zobaczmy, jakie statystyki ma taki level. Będziemy go oswajać na Majobelis najlepiej. Można też oczywiście używać tych roślinek, które się robi w ogródkach, ale nie opłaca się, bo po prostu nie przyspiesza oswajania, tylko po prostu będziemy musieli użyć ich mniej niż Majobelis, tak? Więc na przykład zamiast 100 Majobelis będzie trzeba użyć 50 tych longgrassów, ale oswajanie będzie trwało tyle samo, więc zastanówcie się, co wam warto. Zobaczcie, on ma bardzo dużo życia, więc na takim wysokim levelu, jakby oswoić, to myślę, że jest no, taki wytrzymały. Fajnie, może zrobić taką rzeczywiście porządną bazę na nim. I on mógłby się bronić, tak mi się wydaje. Stamina 360, tutaj food, weight, mili. Także będziemy go dzisiaj oswajać. Ja zaraz idę tutaj pozbierać jakiś mayoberries dla niego. Zobaczymy, ile czasu. No. Jest godzina 10:33, więc zobaczymy. No, pewnie dopiero o 14 się oswoi. Mam nadzieję, że w tym czasie uda mi się dużo rzeczy zrobić. On ma torpora całkiem sporo, ale też widzę, że całkiem szybko mu spada. Tutaj to jedzenie jest ok. Także ryby. Słuchajcie, akurat potrzebuję trochę mięsa i tutaj mamy konia. To jest chyba setny level, albo gdzieś tutaj był gdzieś setny. Tu jest 28. Zobaczymy, jak one walczą. Zobaczymy, czy dają prime meata. Czy warto w ogóle je zabijać. Gdzieś na pewno był w okolicy setny. Wow, dużo tego prime'a. Ale jakoś nie mogę go tutaj dokończyć jeść. Więc jakiś... Kurde, ale pięknie. Zobaczcie, aż 5 prima. To jest naprawdę dobry wynik. Porównywalnie możemy zobaczyć brontozaura. Zobaczymy, ile będzie. No wiadomo, tutaj to jest, ta liczba jest losowa. Czasami z brontozaurów, jak ten karno bije, to nawet 7 wypadnie. To zależy od tego, ile mamy mili damage. Znaczy nasz dinozaur ile ma. Zobaczymy sobie. Siodło jest bodajże na 35 level. Także mały w sumie jest potrzebny. Zobaczymy, co w ogóle ten paracer potrafi. Na pewno nie zbiera lepiej drewna niż mamut, chociażby dlatego, że ma mniejszy level. Więc nie wiem, nie wiem, do czego on służy. To nie wiem, może po prostu taki słabszy brontozaur, może coś w tym stylu. Dobra, mamy siodło. Więc sobie teraz chyba tam pobiegnę z buta, bo myślę, że on jest wolny i będzie się bugował na nim DOD. Poza tym jeszcze mgła jest, także za chwilkę już do was wracam na osiodłanym. Już jesteśmy. Zobaczcie, jak on wygląda. 33 level, czyli dostał 5 leveli, więc ładnie, całkiem oswojony. Tym bardziej, że nie było kibelsów, także tutaj jest całkiem spoko.
co tu się dzieje? Myślałem, że kurki, czyli Dodo się jakoś oburzyły i zaczęły atakować parazaura. Dobra, mamy siodło, on tutaj w sumie ma jedzenie. Statystyki 2000. Nie wiem, czego mogliśmy się tutaj ewentualnie spodziewać. On wygląda naprawdę jak taki po prostu duży koń. Tylko, że smutny. Smutny duży koń. Trochę jak mrówkojad też ma ten pysk. Tak on biega na przyspieszonym. Czekajcie. Tak, widzicie, on zbiera jagódki. Nie wiem jeszcze na jakim poziomie. Jest szybszy niż brontozaur i troszeczkę się może fajniej na nim jeździ. Ale też jest dość spory. Myślę, że ta platforma na niego jest mniejsza dużo niż chociażby ta platforma na brontozaura. Zobaczymy, jak on zbiera zaraz drewno. Zobaczymy, jak on walczy z czymś. Tylko zobaczcie, no stamina się szybko kończy. Mam nadzieję, że też się równie szybko będzie uzupełniać, a raczej szybciej. Jakaś baza powstała. Stamina wolno w sumie rośnie. Ale nie najgorzej. Nie najgorzej. Zobaczymy dopiero na łące, jak on zbiera tak naprawdę te jagody. Czy podobnie jak Bronto, czy nie? Nie będę zbierał tutaj z tych krzaków, tylko z tych normalnych. Wygląda, zobaczcie, no, mi się podoba. Można go pomalować przecież na czerwono. W ogóle, albo na czarno takiego Mustanga zrobić fajnego. Czy tylko mi się wydaje, że on jak koń wygląda? Chyba nie. Kurczę, a wiecie, co mogliby zrobić w sumie takie? Jak robią wilki, robią jelenie. Znaczy wilkora, a nie wilki. To mogliby też zrobić takiego konia jakiegoś. Ale to fajne by było, bo byłby prawdopodobnie najszybszy, bo konie są jednak szybkie. No chociaż Gepard też jest szybki, a szablozębny tutaj nie jest jakiś bardzo szybki. Dobra, mamy też tutaj już jakieś drzewa, więc może na tych drzewach sprawdźmy. Bo nie wiem, dlaczego. Czekajcie, tutaj chyba przez tą skałę on nie uderzy. Nie wiem, w zasadzie nie jest napisane na Wikipedii, do czego on służy. Może po prostu do bycia. Ciężko stwierdzić. Ale wydaje mi się, że nie służy na pewno do zbierania drewna. Nie wiem, jak z tym taczem, czy. Nie, no to jest chyba mało, tylko że on ma tylko 200 damage'a. No zastanawiam się, jakby było, gdyby miał 1000. Może za kilka dni on się podleveluje, sam przecież leveluje, więc zobaczymy. Także tutaj to akurat słabo zbiera. Zobaczmy tutaj zaraz, jak stamina się uzupełni, to spróbujemy tego z tego zabić. Zobaczcie, jaki on ma level. Będziemy wiedzieć mniej więcej, ile. Kurde, no tak nie zobaczę. Będziemy wiedzieć mniej więcej, ile on ma życia. 28, czyli tak mniej więcej średnio. Zobaczymy, jak długo będzie go bić. Tylko no zwróćmy. Znaczy, zobaczmy sobie na przykład teraz ten pronto. No dwa, prawda? Ale tutaj już ten może dać nam więcej. No, ten Paracer to jest w zasadzie ssak, więc ogromny, więc rzeczywiście tego Prima może dawać więcej niż przeciętne. O, tam coś jest, tam jest jakiś koń, może tamten jest na tym setnym. Tutaj możemy sobie dobić tego Rexa. O, ten Karno, wiecie co, ten Karno to jest po prostu potęga, potęga. Już, jeszcze jeżeli chodzi o zbieranie Prime Meata, to on po prostu tego tyle zgarnia, że oswajanie z nim to w ogóle nie jest problem. Chodźcie, zobaczymy tego konia na setnym. A ile to jest ten konik? Ale chyba tak. Zobaczcie, dużo tutaj tych Bronto. Jest setny. Fajnie by było też takiego oswoić, no ale. Tyle samo trwa oswajanie mniej więcej co brontozaur. Także tutaj te statystyki mają dość podobne. Zobaczmy, jakie w ogóle mają ataki.
Trochę tak jak mamut atakuje, dość podobnie. Także tutaj nic specjalnego, możemy go sobie dobić. Ale statystyki chyba ma większe, chyba ma troszkę więcej życia, chociaż tutaj jest to porównywalne. Dobra, wiecie co, minęła już prawie godzina, więc ja sobie tylko tam dokończę moje rzeczy. Po prostu ustawiam dinozaury w bazie, muszę też je dokarmić, bo tam jeden na przykład dildo zdech prawie, także no, muszę się tym zająć, ryby. Dobra, słuchajcie, minęło 3,5 godziny w zasadzie, niedługo, no jeszcze pewnie z pół godzinki, coś takiego, 20 minut musi poleżeć tutaj, ale chciałem wam pokazać, zobaczcie, jaki on jest cholernie smutny, on jest taki smutny, że aż mi przykro, że go oswajam. No ma taką minkę, tylko tutaj coś zje czasami, przekąsi i oczka takie zamulone, strasznie. Tak w ogóle tutaj przed chwilą był jeszcze zrespiony też na 80 levelu, ale on chyba spadł, czekajcie. W ogóle ich jest bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że jest ich więcej niż brontozaurów. Ja tak jak wam mówiłem już w jakimś jednym z odcinków, że żółw niestety, który tutaj tankował bossa Brutmother, to niestety z nim coś się stało, z tym żółwiem, nie przeżył, mimo że miał 15 życia, nie wiem właśnie dlaczego, miał jakieś tam jedzenie, na pewno nie z głodu. Chyba że ja go zostawiłem niechcący na pasyw, ale to wtedy te jaszczurki musiałyby go bić tyle czasu, że masakra. I ja przez te 3,5 godziny zrobiłem w zasadzie niewiele, ale zrobiłem ogromne porządki. Nie miałem pojęcia, że to zajmie aż tyle czasu. Po prostu nie robiłem nic więcej, tylko układałem dinozaury, zrobiłem 1500 narkotyku i nakarmiłem dinozaury i to wszystko w zasadzie. Przed chwilą trochę metalu wydobyłem, ale nie dużo, bo jakieś tam 500, coś takiego. To 500 metalu to się wydobywa w miarę szybko. Więc zobaczcie, jak tutaj wszystko fajnie jest, elegancko poukładane. Także tu jest po prostu pięknie. Poukładałem też te dinozaury, które udało mi się przejąć, czyli jakieś tam triceratopsy, tutaj tego jednego stegozaura, brontozaury fajnie tutaj są wystawione i krokodyle. Krokodyle tutaj dalej odsunąłem ze względu na to, że jak... Właśnie to jest fajna sprawa, że jeżeli moje wodne dinozaury, znaczy moje wodne zwierzęta, tak to powiedzmy sobie, zostają atakowane, to na przykład taki bronto czy taki T-Rex nie pójdą atakować ich do wody, ale na